konsumujemy około 1 kg cukru w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. I to spożycie w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, o taki cukier pod czystą postacią kupowany przez nas, zmniejszyło się o około 1/3. Najwięcej cukru pod czystą postacią kupują gospodarstwa domowe rolników oraz gospodarstwa domowe emerytów i rencistów. Pod czystą postacią cukru kupujemy coraz mniej, to jednak jego ogólny poziom spożycia w Polsce wzrasta. Jest to związane z tym, że konsumujemy cukier pod innymi postaciami, pod postacią innych produktów, no takich jak produkty bardziej przetworzone typu ciastka, czy również w napojach. W związku z tym spożycie cukru ogólne w kraju zwiększa się. I od października rynek cukru w Unii Europejskiej jego funkcjonowanie uległo znaczącym zmianom. W związku z tym spodziewamy się, że w 2017 roku produkcja cukru w Unii Europejskiej znacząco się zwiększy. W związku z tym to prawdopodobnie wpłynie na spadek cen cukru w Unii Europejskiej, ale również w Polsce, co odczujemy pewnie też na półkach sklepowych. W związku ze spadkiem cen cukru możemy się także spodziewać tego, że skoro on jest stosowany jako dodatek słodzący pod postacią różnych produktów, to ogólny poziom spożycia w gospodarce może się zwiększyć.